Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę mówił o czujnikach i systemach wizyjnych. Zapraszam. Systemy wizyjne to zespół kilku współpracujących ze sobą elementów, a dokładniej urządzeń elektronicznych, których zadaniem jest, podobnie jak też ludzkiego wzroku, analiza otoczenia i przedmiotów, które się w nim znajdują. System składa się z urządzeń odbierających informacje, czyli to są kamery, czytniki, ale mogą to też być zespoły kamer współpracujących razem ze sobą. Następnie wymagane będzie urządzenie do przetworzenia tych danych, na przykład typu frame grabber. A następnie urządzenie potrzebne będzie do analizy tychże danych, czyli procesor lub też komputer. Jeżeli pomiar odbywa się w zaciemnionym pomieszczeniu, w ciemnym otoczeniu lub badane obiekty nie emitują, czyli nie odbijają światła, niezbędne będzie skorzystanie również ze źródła światła. Zwane są one oświetlaczami. Mogą to być oświetlacze wbudowane już w sam czujnik, w obudowę tego czujnika, ale mogą to też być zupełnie oddzielnie montowane urządzenia. Emitują one przeważnie światło podczerwone, ale niekoniecznie. Wiadomo, że światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale może to też być światło z zakresu fal widzialnych. Zależy to od przeznaczenia czujnika, jak też od środowiska, w którym on pracuje. Każdy z nas robił kiedyś zdjęcie i wie, jak dużą rolę odgrywa oświetlenie. Tak też jest właśnie z czujnikami wizyjnymi. Systemów wizyjnych używa się do sprawdzania np. wymiarów, kształtów. Można ich używać do odczytu kolorów, do struktury powierzchni np., do chropowatości tej powierzchni, do dokładności krawędzi, do czystości czy też dokładności wykonania obiektów w różnym innym aspekcie. Dane o obiektach pozwalają wykryć usterki w produkowanych elementach na w zasadzie każdym etapie produkcji. To pozwala na wyeliminowanie takiego wadliwego obiektu z dalszych już procesów, a to z kolei pozwala wyeliminować niepotrzebne koszty, dlatego że jeżeli zatrzymamy ten proces produkcji już na samym początku, no nie będziemy musieli zapłacić za pozostałe procesy, a to znowu pozwala wyeliminować koszty, niepotrzebne koszty operacji na takich wadliwych produktach. Systemy wizyjne wykorzystywane są na wyrzutkach czy też zrzutkach z form tryskarek na przykład, czy wytłaczarek, gdzie już na tym wstępnym, na tym pierwszym etapie produkcji wyłapuje się wady produktów, czy też pozostałe jakieś nadlewki, które trzeba oderwać, czy muszą te produkty trafić na inną linię do obsługi na przykład ręcznej. Także odsypywane, odsiewane są już te produkty wadliwe na tym pierwszym etapie produkcji. Stosuje się je również na liniach, przenośnikach i taśmociągach w celu na przykład określenia położenia przedmiotu, jak i również tak jak wcześniej wykrycia błędów w tych produktach. Informacje wygenerowane przez te systemy wizyjne służą również do sterowania robotami przemysłowymi. I to jest w zasadzie główne przeznaczenie w dzisiejszych czasach systemów wizyjnych. Obraz z kamer wówczas przekształcony i przeanalizowany przez pozostałe urządzenia i systemy pozwala na sterowanie silnikami, siłownikami, silnikami krokowymi czy też serwomechanizmami robota w taki sposób, aby ramię bezbłędnie uchwyciło obiekt, co też pozwoli później na bezbłędny dalszy proces produkcji. Ze względu na zastosowanie i szybkość przetwarzania danych rozróżnia się kilka systemów wizyjnych. Pierwsze z nich to czujniki wizyjne. Jest to kamera, procesor i oświetlacz zabudowane już w jednej obudowie. Mają one bardzo słabe parametry jednak. Mają małą rozdzielczość, niezbyt wydajny procesor, co wiąże się z bardzo małą mocą obliczeniową. Także stosowane są one zazwyczaj jako czujniki do wykrywania obiektów,
tylko do wykrywania obiektów, podobnie jak czujniki indukcyjne, czy też pojemnościowe, czy optyczne, jak mówiliśmy już w poprzednich odcinkach. Stosowane są również do skanowania np. kodów kreskowych, czy QR, oraz innych prostych czynności. Następne z nich to kamery inteligentne. Są to kamery zintegrowane już z komputerem w jednej obudowie. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniego sygnału bezpośrednio już z wyjścia kamery. Zazwyczaj są to kamery o dość dużej rozdzielczości, z wbudowanym komputerem, z dużą mocą obliczeniową, oczywiście jak na taki czujnik, i dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala na bardzo zróżnicowane zastosowanie tego rodzaju systemów, czyli przy zmianie oprogramowania w takim czujniku można już zastosować ten czujnik do zupełnie innego zadania. Następne są układy kamer z zewnętrznym komputerem typu PC. Takie systemy potrafią wykorzystywać różne rodzaje kamer w tym samym czasie nawet, co pozwala na optymalną kontrolę procesu. Możliwa jest zmiana oprogramowania lub parametrów bez wstrzymywania nawet produkcji. Rodzajów samych kamer jest też wiele. Są kamery monochromatyczne i kolorowe. Te pierwsze będą tańsze, ale i w pewnych przypadkach lepsze, na przykład gdy trzeba rozpoznać kształt, a kamera kolorowa nie wykrywałaby wszystkich krawędzi ze względu na odbicia światła. Są również kamery liniowe, matrycowe i tak dalej. Systemy wizyjne stały się dzisiaj nieodzownym elementem automatyki. Zalet jest bardzo wiele. Potrafią w niewiarygodnie szybki sposób ocenić zdatność produktu, co niemożliwe by było do osiągnięcia dzięki tylko ludzkiemu oku. Są również bardziej nieomylne niż człowiek, co pozwala nam jako konsumentom na użytkowanie lepszej jakości produktów. Wadą będzie utrzymanie w otoczeniu badanego obiektu odpowiedniego oświetlenia oraz przejrzystości powietrza, co jest bardzo ważne. Czyli niemożliwe będzie zastosowanie takich systemów w otoczeniu bardzo zakurzonym czy zapylonym, co możliwe było na przykład przy czujnikach indukcyjnych czy też pojemnościowych. Samo utrzymanie w czystości obiektywów kamer już można też zaliczyć jako wadę. Jednak wystarczy wejść dzisiaj do nowoczesnej fabryki, aby przekonać się o mnogości, o ilości stosowanych tam systemów wizyjnych, a to znowu świadczy o wielokrotnej przewadze zalet nad wadami. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na następny, gdzie opowiem o pomiarach prądu płynącego w obwodzie. Takie pomiary są często bardzo potrzebne. Opowiem o urządzeniach, które takich pomiarów dokonują i jakie sygnały generują. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach.